Ja nazywam się Weronika Piątek i jesteśmy na kanale Betlik razem z Władcą Piekieł. W własnym sobie, witam. Jak się czujesz po tej konferencji? Jestem głodny, bo robię wagę do tego obsranego szczura. Co mogę dodać? No, brakuje trochę energii, ale tutaj piję loko, więc mi odrobina kofeiny pomaga. Tam chyba dużo było za dym, co? Nie wiem, czy było dużo. Nie oglądałem innych paneli. Skupiłem się na swoim, a na swoim panelu siedziałem z Judaszem, więc o tym wspomniałem publiczności i chyba się podobało. Okej, a gdybyś przegrał ze swoim przeciwnikiem, to przestaniesz używać swojej ksywki? Ogólnie nie ma takiej możliwości, żebym z nim przegrał, więc wiesz, to jest tak samo, jakbym cię zapytał, czy jak jutro gwiazda spadnie i nie wiem, i pierdolnie w twój samochód, co nie? Podczas jazdy, to czy w niebie będziesz tęskniła za życiem na ziemi, kurwa. Rozumiesz? Uważam, że to jest... Czyli jesteś w 100% pewny, że tak, ty wygrasz. Jestem pewny, no. Super, cieszę się, że jesteś bardzo pewny siebie, a masz jakiś plan na tę walkę? Mam. Jeśli będzie walka toczyła się w stójce, znokautować go, jeśli przyniesie się do parteru, zmiażdżyć mu twarz. Na przykład łokciami, bo mamy łokcie. O, no to rzeczywiście bardzo agresywnie. A słuchaj, Amadeusz, teraz są niedługo walentynki. Ty jednak jesteś Amadeusz No Love. Jakieś plany na walentynki? Nie, no walentynki, waledrinki w sumie faktycznie są. No moją największą miłością jest moja córka, więc fajnie było z nią spędzić te walentynki. Nie mam konkretnych planów na walentynki, ogólnie nie mam żadnych planów po walce, oprócz tego, że wiem, że chcę jakiś na pewno projekt streamerski zrobić. No. Trans TV? No, dokładnie tak, nie wiesz, tylko nie musisz się nazywać Trans TV, bo nieważne teraz jak to nazwę, to i tak będzie hulać po prostu, musisz wiedzieć co robisz, a ja byłem kiedyś streamerem, na tym się wybiłem i wiem co robię po prostu. Okej, no to super. Ja nie będę cię dzisiaj jakoś dłużej męczyć, bo mamy, wiadomo, już jest późno, każdy poszedł, więc dziękuję ci serdecznie i do zobaczenia. Siemano.